Cześć ciekawcy! Po obejrzeniu dzisiejszego odcinka z pewnością będziecie mogli stwierdzić, że potwory żyją wśród nas. Na całym świecie nie brakuje bowiem przerażających stworzeń, które swoim wyglądem przypominają kreatury jak z koszmarów czy najstraszniejszych horrorów. Żyją w głębinach oceanów, rzekach, lasach i na łąkach, a także potrafią być wyjątkowo niebezpieczne dla człowieka. Zostańcie z nami do końca, by poznać listę 10 najbardziej paskudnych stworzeń, jakie żyją na naszej planecie. Które z nich warto omijać szerokim łukiem? Przekonajcie się, jak wygląda blobfish, uważany za najbrzydsze zwierzę na świecie. Co sprawia, że pewien gatunek kreta może być porównywany do stworów z filmów grozy? Do czego zdolna jest ryba posiadająca szczęki, jakie widzicie na zdjęciu? Już za chwilę dowiecie się tego i wiele więcej, ale wcześniej nie zapomnijcie też o kliknięciu suba, włączeniu powiadomień i łapce w górę pod tym odcinkiem. 1. Palczak madagaski jest nazywany najbardziej demonicznym lemurem na świecie, a w rejonach, w których żyje, spotkanie z nim jest traktowane jako zły omen. Ponieważ wychodzi na polowania w lesie deszczowym tylko nocą, jego połyskujące w ciemnościach zielono-żółte oczy mogą wystraszyć nawet największego śmiałka. Jednak wbrew pozorom palczak nie jest niebezpieczny dla człowieka. Żywi się owadami i larwami, które wyciąga z najgłębszych szczelin przy pomocy wyjątkowo długich środkowych palców, dodatkowo zakończonych hakowatym pazurem. Można nawet powiedzieć, że to człowiek bardziej mu zagraża i rząd Madagaskaru musiał wprowadzić specjalne prawo chroniące palczaki przed myśliwymi. 2. Azjatycki szerszeń olbrzymi jest koszmarem nie tylko dla osób uczulonych na jad owadów. Jest uważany za największego owada tego gatunku na świecie, a osobniki mierzące nawet kilka centymetrów w największych ilościach występują w Azji Wschodniej i Japonii. Właśnie w tym ostatnim kraju rocznie zabije około 50 osób z powodu reakcji alergicznych na urządlenia. Te szerszenie z piekła rodem są również zabójcze dla innych stworzeń i dla przykładu, one w ciągu kilku godzin mogą zdziesiątkować całe roje pszczół. W jednym z naszych wcześniejszych odcinków możecie też poznać inne wyjątkowo niebezpieczne i śmiercionośne gatunki owadów, a link do tego epizodu właśnie pojawia się Wam na ekranie. 3. Blobfish została oficjalnie okrzyknięta najbrzydszym zwierzęciem świata. Niewiele osób jednak ma okazję zobaczyć ją na własne oczy, ponieważ żyje w głębinach oceanów. Z tego względu naukowcy nie byli w stanie przeprowadzić dokładnych badań nad tym gatunkiem. Wiadomo o nim tylko tyle, że kiedy pływa w swoim naturalnym środowisku, to ciśnienie wody sprawia, że blobfish ma wygląd zwykłej ryby. Natomiast gdy zostanie wydobyta na powierzchnię, jej ciało traci kształt i staje się galaretkowate ze względu na całkowity brak kości i mięśni. 4. Zębacz pasiasty, nazywany też wilkiem morskim, może mierzyć nawet 1,5 metra, ale nie jest to jedyna cecha charakterystyczna tego gatunku. Uwagę przyciągają bowiem jego wielkie i mocne szczęki, przez które widok ryby może zmrozić krew w żyłach. Zębacz pływa między innymi w wodach Bałtyku, ale możecie odetchnąć z ulgą, ponieważ nie jest agresywny wobec człowieka. Przerażająca szczęka służy bowiem do rozłupywania jeżowców, skorup podmorskich ślimaków i innych twardych składników pożywienia. 5. Trzewiko dzioby to ptaki niczym z powieści fantazy. Wyposażone w ogromne i ciężkie dzioby przemierzają bagna Afryki w poszukiwaniu pożywienia w mule. Gdy nie jedzą, ich dziób ze względu na ciężar jest często opuszczony ku dołowi i oparty na szyi, przez co ptaki nabierają wyjątkowo wrogiego wyglądu. Co ciekawe, mają też sporo wspólnego z naszymi rodzimymi bocianami i dla przykładu potrafią donośnie klekotać, szczególnie w sytuacji zagrożenia. 6. Głowa wyposażona w ruchliwe macki służące do poszukiwania pożywienia to nie tylko atrybut potworów rodem z najgorszych horrorów. Podobnie wyposażony jest jeden z gatunków kreta, zwany gwiazdonosem, którego widok, jak chyba sami przyznacie, jest nieco niepokojący. Różowe i ruchliwe wyrostki tworzące pysk zwierzęcia są w rzeczywistości bardzo ważne jako narząd dotyku i wyposażone w receptory służą do poszukiwania pożywienia. 7. Czy pamiętacie Freddy'ego Krugera, oszpeconego złoczyńcę, który siał postrach w filmach z serii Koszmar z ulicy Wiązów? Wyobraźcie sobie, że na jego cześć został nazwany jeden z gatunków żab. Żaby Freddy'ego Krugera, znane też jako żaby Bagetta, na cześć naukowca, który je odkrył, podobnie jak fikcyjny seryjny morderca z horrorów, mają wyjątkowo zabójcze instynkty. Są drapieżnymi kanibalami i agresywnymi mięsożercami, a w sytuacji zagrożenia potrafią nawet ugryźć. Oprócz tego mają olbrzymie ciała, większe od dłoni dorosłej osoby, potrafią wydobyć z siebie głośny i przerażający krzyk, zatem jak chyba sami przyznacie, są niezłymi potworami. A wracając jeszcze do kultowych horrorów lat 80., to koniecznie zobaczcie jeden z naszych ostatnich odcinków o Candymanie, który znów straszy w kinach i poznajcie prawdziwą historię, dzięki której się narodził. 8. Japońskie kraby pacyficzne to gigantyczne i owiane legendami stworzenia morskie. Opowieści z azjatyckiego folkloru głoszą, że potrafią one polować na żeglarzy i zaciągać ich ciała w głębiny, by tam ucztować na rozkładających się zwłokach. I faktycznie odkryto, że kraby jedzą martwe ciała, ale na szczęście nigdy jednak nie dowiedziono, że gustują w ludzkim mięsie, a raczej w resztkach stworzeń znajdujących się na dnie morza. Warto też dodać, że potrafią one dożyć 100 lat, a największy odnaleziony osobnik miał rozpiętość odnóży dochodzącą do 4 metrów. Jakby tego było mało, owe kraby można spotkać nie tylko w wodzie, ale też na japońskich plażach, gdzie wychodzą, by złożyć jaja.
9. Gdy mowa o niebezpiecznych dla człowieka stworzeniach żyjących w morzach i oceanach, zapewne pierwszym, co przychodzi do głowy, są rekiny, a bodajże największą grozę sieją żarłacze. Natomiast jeśli chodzi o sam wygląd, to trudno o bardziej przerażającą bestię niż Mitsukurina, czyli rekin goblin. Choć nie jest duży, uwagę szczególnie przyciąga jego mocno wysunięta do przodu i wyposażona w kłyszczęka, która odróżnia goblina od innych rekinów. Na szczęście ludzie nie mają wiele okazji, by spotkać się z nimi oko w oko, ponieważ żyją w głębinach, a nawet naukowcy twierdzą, że owe stworzenia wcale nie garną się do interakcji z przedstawicielami innych gatunków. 10. Będąc na Filipinach, nie trudno spotkanie największych nietoperzy na świecie. Kalong lub też latający pies ma rozpiętość skrzydeł dochodzącą nawet do 2 metrów, a ponieważ wylatuje na żer w nocy, jego widok na niebie może przerazić. Ale musimy Was uspokoić, żywią się one głównie owocami, daleko im więc do nietoperzy wampirów. A przy okazji Wy możecie też zobaczyć nasz odcinek o najbardziej znanym, tym razem ludzkim, krwiopijcy. Nie mówimy jednak o Drakuli, a o najsłynniejszej wampirzyce znanej jako Mercy Brown, o której dużo więcej dowiecie się, klikając w link, jaki macie teraz na ekranie. Zanim jednak do niego przejdziecie, nie zapomnijcie dać nam znać, które ze zwierząt ma Waszym zdaniem najbardziej przerażający wygląd. Czy do naszej listy gatunków, jak z koszmarów, dodalibyście jeszcze jakąś pozycję? Czekamy na Wasze komentarze, a także na suby i łapki w górę. Oraz pamiętajcie, że z kolejnym odcinkiem wracamy już niedługo. Cześć!